Wylogować się z systemu. W debacie emerytalnej głos młodych był niesłyszalny. Z badania zrobionego na zlecenie polityki wynika, że dzisiejsze 20-30-latki w emerytury nie wierzą. Czy zechcą utrzymywać ten system przez całe swe zawodowe życie? Piotr Stasiak. Podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat jest już przesądzone. Koalicja zagłosowała za. Opozycja niecała była przeciw. Rządowi eksperci twierdzą, że dłuższy czas pracy przywróci równowagę w polskim systemie emerytalnym. Tak zwana stopa zastąpienia, czyli procent ostatniej pensji wypłacany przez ZUS każdemu przechodzącemu na emeryturę, wynosi dziś 60%. Premier przekonywał, że bez wprowadzanych właśnie zmian w 2040 roku wyniosłaby ona zaledwie 30%. Ale eksperci nie pozostawiają złudzeń. Nawet po podniesieniu wieku emerytalnego wciąż nie będzie to więcej niż 40-45% ostatniej pensji. To oznacza, że pokolenie dzisiejszych 20-30-latków będzie pracowało dłużej i ułożyło więcej na system, aby otrzymać ostatecznie niższe świadczenia. Trzeba też pamiętać, że jest to pokolenie, którego kariera zawodowa zaczyna się w czasach spowolnienia gospodarczego. Trudno mu o dobrą pracę i płacę. Portal studentswatch.pl przebadał internautów w wieku 16 do 36 lat. Trzy czwarte z nich w ciągu ostatnich trzech miesięcy poszukiwało pracy. Tylko 40% z tych osób udało się coś znaleźć, ale najczęściej była to praca dorywcza, od projektu do projektu, na umowę o dzieło albo zlecenia, tak zwane śmieciówki. Tymczasem w debacie o podniesieniu wieku emerytalnego słychać było związkowców, polityków i obecnych emerytów, zabrakło tylko głosu młodych. Zdziwiło to nawet prezydenta.